ale chciałbym jeszcze tutaj w związku z ogłoszeniem o rozpoczęciu postępowania o udzielanie zamówienia publicznego na remont drogi gminnej Alei Tysiąclecia, tutaj kilometr 0+074+0270, w imieniu mieszkańców zwracam się do jakiego koszt wykonania remontu cząstkowych wykonanych w kwietniu bieżącego roku, łatanie ubytków i innych na odcinku, dla którego będzie realizowany wyżej wymieniony remont. Dlaczego pomimo wiedzy o remoncie wyżej wymienionego odcinka Alei Tysiąclecia wydatkowano środki budżetowe na remont cząstkowy? Jak można było przeznaczyć właśnie tam na te odcinki, co tutaj pan radny Rafał wcześniej wnioskował? No i to było na tyle. Znaczy oczywiście odpowiemy na wszystko. Znaczy mam pisałem tutaj jak była rozmowa, ale to... Na piśmie, ale powiem.